W mordę, ty to masz jaja. Ale jak to? Nie rozumiem. Tak się mówi. Bo wszystko ci się poprzestawiało, mój drogi. Ganesia pozwolił parasiurami się zranić. To nonsens. Dla ciebie to na pewno. Widzisz, Ganesia mógł pokonać parasiuramę z łatwością, ale wówczas topór siwy okazałby się słaby, bez wartości. Czyli Ganesia poświęcił się dla honoru ojca. Nawet ona to rozumie, a do hinduskiej daleko. Jest. Wspaniały, prawda? I co, nic nie powiesz? Myślę, gdzie możesz to sobie wsadzić. No, moi drodzy, z chęcią sam bym was zabił, ale bogowie nie pozwolą, bo obdarzyliście mnie wielkim skarbem. Okej, to co zamierzasz? Chcę zalać komnatę. Będę tęskniła. Daj spokój, naprawdę tylko na tyle cię stać? Nic na świecie nie ulega zniszczeniu. Co najwyżej się odradza. Weź nas zastrzel i się odczep. Właśnie. Nim woda wypełni wam płuca, pomyślcie o tym, co was tu sprowadziło. Może w przyszłym życiu pójdzie wam lepiej. Szuja. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę liczyłem na to, że to się inaczej skończy. No co ty nie powiesz? A miałam nadzieję, że jeszcze zdążę ci nakopać. Ej, wiesz co? Mnie też nie kręci perspektywa śmierci w twoim towarzystwie. Możecie się przymknąć? Próbuję się skupić. Co ty robisz? Przezorny, zawsze ubezpieczony. Haha, tak! Mokro. Ubie super. Muszę rzucić fajki. Widzieli nas? Oby nie. Skąd Asaf ma śmigłowiec? Może od kupców. To znaczy? Asaf mówił coś o jakiejś starej zajezdni i dostawie broni. Chcę sprzedać kieł. Więc to tak dba o kulturę. Ej, poczekaj. Słuchaj. Chciałem podziękować. Rozumiem, że za uprzejmość. Jasne. To rozejm? Nie. Tak czułem. Mamy szansę przechwycić kieł przed transakcją. A, fura już czeka. Bajera. Tam. Już widać tory. Spójrzmy. A
Asaf pewnie obstawił cały teren. Lepiej dalej nie jechać. No to witamy w bajce. O trzech takich, co stracili kieł. Może sprawdzisz, czy cię nie ma. Mówię tylko, dobra, że lepiej... Dobra. Nie gadać, działać. Spędziłeś z Asawem tyle czasu i nie wiesz, z kim handluje? Co się tak dziwisz? Jest cholernie ostrożny. Nie chciał przy mnie gadać o robocie. Ciekawe dlaczego. Hej, jakoś uwierzył, że jestem ekspertem od tych całych hojsralów. Hojsralów. Ich też. A właśnie, dzięki, że odwracałeś jego uwagę. Luzik, chciałem dać wam więcej czasu, gdybyście miały po mnie wrócić. Pewnie, że tak. Dzięki, naprawdę. Myślałem, że już po mnie. Nie pozwoliłabym na to. Twój brat wypominałby mi to do śmierci.